jeśli masz ochotę skorzystać z siłowni. Zabiegów krioterapii. Lub maseczek węglowych. Zapraszamy do naszego starego, nowego domu. Norbert teraz wykuwa te cegły, które są nieładne, do wymiany, źle wymurowane, a potem będzie wstawiał, a potem ja refugować, a potem będzie potem. Dobra, lecę do swojej roboty. Więc tak, najpierw wykuwam sobie wszystkie cegły, które są brzydkie, nieładne. Po wykuciu tych cegieł, oczywiście jeśli mówię z odpowiednio gruby, czyścimy wszystkie te szczeliny dookoła. Wstawiamy sobie cegiełki tak, żeby pasowały na wymiar do tego otworu. Pomocna dłoń. A więc tak, wykuliśmy sobie już wszystkie cegły, te które potrzebujemy. Teraz te wszystkie otwory musimy zagruntować. Wstawiamy w to malutkie cegły, które nam pasują. Wycinamy ich z tych kawałków. Po wycięciu tych wszystkich cegieł gruntujemy, murujemy, ustawiamy na odpowiednich odległościach. Idę sobie pociąć kilka takich cienkich plasterków, taką dużą szlifierką na zewnątrz i potem to wymuruję. No więc stwierdziłem, że wolę zmarznąć niż udusić się i będę to ciął na zewnątrz na połówki, a później dopiero w środku sobie przycinał na gotowe elementy. Thank you.
Szykujemy się właśnie, Norbert będzie mi szykował zaprawę do fugowania tutaj tej cegły, którą ma widzicie za mną. To nie jest takie proste, bo chcemy dopasować się kolorem tej nowej fugi jak najbliżej tej starej fugi, żeby nie musieć wszystkiego wymieniać, tylko te ubytki, ewentualnie trochę rozetrzyć to. Więc zaraz pokażę wam, jak Norbert robi czary mary i próbuje sklecić jakiś kolor w miarę podobny do starej fugi. Okej, okay, no to lecimy. Więc tak, żeby dobrać ten kolor w miarę podobnie do starej zaprawy, najlepiej mieszamy piasek w proporcji powiedzmy około 1 do 3. A to jest jakiś zwykły piasek? Taki zwykły kwarcowy piasek, zwykły tak? Piasek budowlany? Budowlany może być. Może być, powiem tak, budowlany byłby nawet lepszy. My nie mamy budowlanego, dlatego robimy takim. Jak się później okazało, użycie tego piasku było największym błędem, bo miał za duże ziarno, fuga nie wyszła, kolor też był zły, bo było za mało żółte i generalnie trzeba było wszystko zrobić od nowa, no ale tak czasem bywa. Także nigdy nie używajcie piasku kwarcowego, bo jest po prostu za mało miałki. Ale budowlany piasek byłby lepszy, dlatego że mieszamy go w proporcji 1 do 4. Ja używam do tego białego cementu. Dlatego białego cementu, bo po prostu biały cement bardzo nam tą fugę z piachem na jasny kolor, a te stare fugi są bardzo jasne. Jak się użyje cementu szarego, zwykłego, to ta fuga będzie wyglądać mniej więcej tak jak tutaj te elementy, które wmurowywaliśmy. W ogóle kolor będzie zupełnie inny. Wmurowywaliśmy, jakby miała coś z tym wspólnego. I tak, jak mieszamy sobie ten biały cement z piachem, musimy jeszcze dodać trochę wody. Tak jak mówię, lepszy jest piasek budowlany. My tu mamy troszkę taki piasek ostrzejszy, on nie jest za dobry. Co jeszcze do tego domieszamy, jak chcemy uzyskać odpowiedni kolor? Mieszamy jeszcze to z wapnem. Jak nie chcemy dużo cementu, żeby ten tint nie był za mocny, a chcemy uzyskać kolor jaśniejszy, dodajemy wapna. Bo ty kiedyś dodawałeś też goldbanda do można, tej można dodawać, to tak bardzo dużo osób tak robi, można dodawać do tego knaufa, to znaczy tynku z knaufa, tylko ten zwykły, taki najpopularniejszy, jaki u nas wszyscy używają, czyli MP75 jest za bardzo szary. Więc jak już chcemy dodawać tynku, a mamy takie stare fugi jak te, chyba że wymieniamy wszystkie fugi, bo jak wymieniamy wszystkie fugi, to sobie kolor możemy wybrać dowolnie. Możemy sobie wtedy równie dobrze kupić gotową taką fugę gotową do klinkieru i kolor wtedy sobie ustalamy dowolnie. Tak, to mamy to zrobione. Jak pokażę na koniec, jakiej to ma być konsystencji. Więc tak. Konsystencja tego musi być taka, że jak weźmiemy to w rękę, to się klei. Na razie jest całkowicie do kitu, trzeba dosypać więcej cementu, jest za dużo piachu. O, mniej więcej coś takiego musimy mieć. Takie jak na kluski. Takie jak na kluski. Musi się dość dobrze robić. I teraz nie spływać. W sensie, jak sobie zaczniemy robić i okaże się, że nam za bardzo brudzi, to możemy wymienić. Jak są różne metody, można to robić na kielni. Można sobie pomagać. Na rączce. Można sobie pomagać kielnią. Ja nie lubię tak robić, ja lubię robić z ręki,
Ale oczywiście to każdemu się będzie podobać, bo trochę sobie trzeba rękę pobrudzić. Są też takie fugownice, ale to chyba nie najlepsze jest do starej powiem cegły. Tak, są fugownice takie płaskie. Są ludzie, którzy to lubią, można sobie spokojnie też taką płaską. Bo to wygląda jak takie do tortów, nie? Taki wyciskacz. Aha, takie coś. Takie coś widziałam, no. Z leczkiem. Znaczy to wyglądało bardziej jak taki pistolet, jak silikon, tylko że na zaprawę do fugowania. To widziałam gdzieś na jakimś forum. Można też i tak. Nigdy nie robiłem w ten sposób, także nie wiem. Teraz my robimy tak. My robimy od wieków tak. Wieków. Ja tak. Od bardzo dobrze. Ja tak, my robimy tak. My mamy wszystkie fugi w ten sposób zrobione. Jedynie fajny patent, jaki tu mamy, to jest, no powiedzmy, ta zaprawa i ta fugownica, bo to jest akurat. Może pokaż. To jest akurat fugownica, to jest taki wygięty płaskownik z dwóch stron. On ma z tej strony bodajże 18 mm, chyba z tej strony 14. I można, ja to po prostu sobie obracam, jak są stare cegły, to sobie obracam, jak mam cienką fugę, ciągnę to 16, jak mam grubą fugę, to ciągnę 18. I sobie po prostu to tak uzupełniam. Dobrze jest za bardzo tego, ta fuga w tym momencie jest troszkę za rzadka. Jeszcze musimy, zaraz będziemy to poprawiać, jeszcze ona powinna tak po prostu jak jest, o co chodzi, dlaczego jest za rzadka, brudzi nam tutaj te boki. Mhm. Brudzi nam te boki, to wszystko po wyschnięciu będzie nam będzie trzeba to po prostu czyścić. Jak musimy tą zaprawę zrobić gęściejszą i wtedy jak zrobimy gęściejszą, ona musi się kleić w takie ciasto. Ale ona nie powinna zostawiać tak dużo wody, na przykład na rękawicy. No i teraz możemy sobie porównać, czy to jest podobne do tego. Jeśli jest podobne, no to jest ok. Jeśli jest niepodobne, to dodajemy albo piasku, albo wapna, albo jak mamy za słabą zaprawę, to dodajemy cementu. I tyle. Ta-dam. Ta-dam. Podejście do fugi. Tamten piasek jednak no, nie dało się tego jakby przetrawić. Trzeba było zmienić tą fugę, bo miał za duże ziarno i fuga wyglądała bardzo źle. Kolor też nie był do końca trafiony, więc kupiliśmy nowy piasek. A co ciekawe, w żadnym markecie budowlanym nie można dostać zwykłego piasku budowlanego. Więc kupiliśmy piasek do piaskownic. Jest dużo bardziej miałki, więc fuga powinna wyglądać lepiej. No i jest żółty. Więc kolor też powinien bardziej się dopasować. Więc spróbujemy, zobaczymy jak wyschnie, to tak naprawdę się okaże, czy jest dobrze, czy znowu nie będzie trzeba poprawiać. No, ściana jest przygotowana, ją wyczyściłam, wyrwałam to, co zrobiłam, zagruntowałam, no i zaczynam od nowa. Chciałabym Wam jeszcze przedstawić naszego nowego towarzysza, oto Adora. Adora pojawiła się u nas w Wigilii Bożego Narodzenia,
Nie mam zielonego pojęcia, skąd taki mały kot się wziął o tej porze roku, ale no jest przesłodka. A wiecie, jak to jest ze zbłąkanymi wędrowcami w Wigilię. No, trzeba się nimi zająć, więc no zostanie z nami na dłużej. Tak Adora wyglądała, kiedy do nas trafiła. A tak wygląda teraz. To już wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Gratuluję tym, którzy dotrwali do końca. No i widzimy się, mam nadzieję, następnym razem. Pa!